mieszkańcy miasta i gminy Szydłowiec. Serdecznie witam wszystkich Państwa. Z ogromną radością staję tutaj wśród Państwa, aby oficjalnie otworzyć 13 Szydłowieckie Zygmunty. Jestem ogromnie zbudowany tym, że tak licznie zgromadziliśmy się na naszym szydłowieckim rynku, by wspólnie świętować. Tym bardziej, że nasze święto jest zarazem świętem i miasta, i naszej parafii. Szanowni Państwo, te święta to czas dla nas na relaks, na odpoczynek, ale również i na to, żeby pochwalić się naszym miastem, pochwalić się naszym dorobkiem, naszymi osiągnięciami, naszymi talentami. Tym bardziej, że gościmy wśród nas delegacje z Francji i z Rumunii. Delegacje z naszych miast partnerskich, których jeszcze raz bardzo serdecznie witam na naszej szydłowieckiej ziemi. Szanowni Państwo, historię w trakcie dziejów tworzą ludzie. Budujmy ją razem. Razem dążmy do wyznaczonego celu. Musimy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, że nie ma przed nami łatwych zadań i prostych rozwiązań, ale musimy podjąć tę rękawicę, by walczyć o siebie, walczyć o nasze miasto, o nasz Szydłowiec, o naszą wspólną przyszłość i o nasz wspólny sukces, czego sobie i Państwu z całego serca życzę. Szydłowieckie 13 Zygmunty uważam za otwarte. Dziękuję bardzo.